pracy prosił pana Piotra Chybowskiego, doktoranta na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się badaniem ekologii ekosystemów, które mają przy użyciu nowoczesnych metod laboratoryjnych. A w prezentacji, którą wygłosi, to ocena wpływu eksploatacji dwóch węgla na najcenniejsze środowiska przyrodnicze Polesia. Zapraszam. Dobra, dziękuję bardzo za przedstawienie. Poza Wydziałem Biologii moja afiliacja to jest Centrum Ochrony Mokradeł i to pewnie jest ważniejsze w kontekście tej prezentacji. No to jest takie stowarzyszenie, które zajmuje się właśnie ochroną i odtwarzaniem mokradeł, więc jakby tutaj też cały ten mój wkład jest konsultowany z ekspertami z naszego stowarzyszenia i jak tak też będzie potem z tym, no tak jakby. Nie ukrywam, że to jest prezentacja z tezą, jakby nie będę tutaj, no tak, że jakby teza jest taka, że Polesie Lubelskie ma w skali Europy wyjątkowe walory przyrodnicze i że dalszy rozwój górnictwa w lubelskim zagłębiu węglowym zagraża tej przyrodzie. Jak pewnie większość z Państwa wie, najcenniejszymi siedliskami na Polesiu są mokradła i tu jakby mam na myśli taką najszerszą możliwą definicję, czyli wszystkie obszary związane z wodą stale lub okresowo. To są wszystko tu lokalne przykłady z Polesia, czyli rzeki, jeziora, podmokłe lasy, okresowe zbiorniki, takie śródpolne, podmokłe łąki i też antropogeniczne zbiorniki, takie jak torfianki i stawy rybne. To jakby wszystko są mokradła i jakby no one wszystkie stanowią o wartości Polesia Lubelskiego. Ale zwłaszcza najcenniejsze są torfowiska. Tutaj dwa przykłady, bagno Bubnów i torfowisko wokół jeziora Moszne. W dużym skrócie i to, co jest jakby najważniejsze z naszego punktu widzenia, to jest to, że torfowisko to jest mokradło, w którym jest akumulowana materia organiczna, tak? Czyli powstaje torf. Mokradła, znaczy torfowiska, teraz będę mówił o torfowiskach, są właśnie o tyle nietypowe, tworzą się w takich miejscach, gdzie jest stałe, wysokie uwodnienie, tak? Czyli jakby na granicy strefy tlenowej i beztlenowej, która jest pod wodą i jakby w takich warunkach to jest jedyny typ siedliska, w którym trwale są związane substancje biogenne, czyli mówię tu głównie o azocie, fosforze i oczywiście też o węglu i w związku z tym tam jest, to jest ubogie siedlisko, jakby w tym przypadku, no generalnie w ochronie przyrody, jeśli chodzi o substancje biogenne, to nie zawsze więcej znaczy lepiej, to są siedliska, które są ubogie w substancje odżywcze. Więc rośliny tam rosną bardzo wolno i są ściśle wyspecjalizowane do życia w takich warunkach. Tak? I no, takim tutaj przykładem są rośliny owadożerne, które właśnie ze względu na niedostatek tych substancji odżywczych, tak, azotu i fosforu głównie, no, jakby posiłkują się tym takim źródłem, którym są zwierzęta po prostu. I no, te gatunki są tak ściśle wyspecjalizowane, że one nie są w stanie żyć w innych warunkach, a w przypadku zmiany warunków panujących tam, natychmiast zachodzi tam sukcesja innych, bardziej pospolitych gatunków, takich jak trzcina czy krzewy. No i podobnie jest ze zwierzętami, no jakby to one są bardziej jakby pośrednio, ale no po prostu wyspecjalizowały się do życia w takich warunkach. I też nie są w stanie funkcjonować nigdzie indziej. No, takim tutaj koronnym przykładem jest wodniczka. Około 4% chyba światowej populacji tego gatunku żyje na bagnie Bubnów i bagnie Staw tu w Poleskim Parku Narodowym. A to był niegdyś tak pospolity w całej Europie. W tej chwili to jest najbardziej zagrożony, jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków no, w Polsce i w Europie. No i jakby tutaj teraz ta cała część, którą zaczynam, jest trochę przedłużeniem slajdu z prezentacji doktora Kraśnickiego właśnie o tym, że jakby torfowiska są zagrożone zarówno przez odwadnianie, jak i przez jakby wzrost poziomu wody. Najczęściej to jest odwadnianie, tak? Bo wiemy najwięcej o tym, bo torfowiska głównie były odwadniane, więc właśnie no, zmiana stosunków wodnych jest największym zagrożeniem dla torfowisk. Drugim takim zagrożeniem jest eutrofizacja, czyli właśnie dopływ tych substancji biogennych. I głównie są to no, substancje pochodzące z nawozów, ze ścieków komunalnych, też z hodowli zwierzęcej, ale jakby torfowiska same w sobie, to jest trochę skomplikowane, ale jakby to jest ważne, żebyście Państwo to zrozumieli, jakby w jaki sposób funkcjonuje torfowisko i jak ono, co się z nim dzieje, jak zostanie osuszone.
No więc jak spada poziom wody, to nagle ten torf wiąże się, no to tak myślę, że podświadomie każdy z Państwa wie na przykład, co się stanie z ziemią ogrodniczą, kiedy ją po prostu zostawimy i ona wyschnie. Z takiej miękkiej gąbki, która chłonie wodę, zamienia się w taki suchy, czarny proszek właściwie, który wręcz staje się hydrofobowy, czyli nie chłonie wody. I wszystkie te substancje bygenne, które były związane trwale w tym torfie, nagle się uwalniają, tak? Więc torfowisko samo w sobie może stać się źródłem substancji biogennych i powodować eutrofizację jakby samego siebie i otaczających obszarów. I dodatkowo torfowisko suszone staje się nagle znaczącym źródłem dwutlenku węgla. Tak, tak jak wcześniej to torfowisko jakby w walce z zmianami klimatu było naszym sprzymierzeńcem, tak? Bo trwale wiązało drzewa, las, żaden inny ekosystem nie wiąże trwale, jakby drzewo w końcu umrze i uwolni ten dwutlenek węgla. Torfowisko wiąże dwutlenek węgla trwale, to się dzieje bardzo powoli, więc jakby w tej skali, którą my teraz mamy, ten proces jakby zachodzi tak powoli, kilka milimetrów torfu przyrasta na rok, że jakby nie jest to w stanie jakby zrekompensować zmian klimatu, tak? Więc tym bardziej ważne jest utrzymanie tego węgla, który tam jeszcze jest w torfowiskach, a torfowiska są najbardziej zagrożonym typem ekosystemu na świecie właściwie. No. Żeby trochę uświadomić, jak duży jest ten ładunek węgla zmagazynowany w torfowiskach, to one zajmują 3% powierzchni kontynentów, a magazynują dwa razy więcej węgla niż wszystkie lasy na świecie, które zajmują 30% wszystkich kontynentów, a z kolei w Polsce, która jakby my emitujemy dosyć dużo dwutlenku węgla z powodu spalania węgla, to 10% tej emisji to jest emisja zasuszonych torfowisk, bo około 90% wszystkich torfowisk w Polsce zostało osuszonych. I jakby to są takie tak zwane funkcje ekosystemowe, tak, torfowisk, czyli takie korzyści przeliczalne dla nas, dla człowieka. I tutaj jest ten kontekst globalny, tak, czyli powiedzmy zapobieganie zmianom klimatu, ale torfowiska też mają duży wpływ lokalny. One magazynują wodę lepiej niż jakikolwiek sztuczny zbiornik, czyli zatrzymują ją w czasie nadmiaru opadów, a powoli wypuszczają w czasie suszy, tak? I one też właśnie przez to, że wiążą te substancje biogenne, one oczyszczają wodę z nadmiaru tych substancji i też jakby no, lokalnie łagodzą mikroklimat, więc są też po prostu z punktu widzenia człowieka bardzo ważne. No więc taka nadrzędna zasada w ochronie torfowisk brzmi: nie niszczyć tych, które są dobrze zachowane. Ale jak już zostanie zniszczone takie torfowisko, to odtworzenie go jest, no, znaczy jest praktycznie niemożliwe jakby, tak, w czasie takim, no, który my jesteśmy w stanie zrozumieć, tych kilkudziesięciu czy kilkuset lat. To po prostu się nie może wydarzyć, ale są sposoby, żeby przywrócić chociaż część tych funkcji, tylko one są też bardzo skomplikowane. No trochę o tym jakby to zapowiem, ale jakby chciałem też zaznaczyć, że przyroda Polesia to nie są tylko torfowiska, tylko to jest ten krajobraz, który tutaj jakby tak dobrze znamy, a wcale to nie jest takie oczywiste tutaj, jakby tak, żeby troszkę łatwiej, jakby kiedyś ten obszar wyglądał tak, że większość było pokryte przez puszczę, taką powiedzmy jak jedyny zachowany las tutaj nizinny, jak na przykład Puszcza Białowieska, i były te torfowiska, które prawdopodobnie w dużym stopniu wyglądały tak jak teraz. To jest niesamowite w torfowiskach, że jak się je zostawi w spokoju, to one są trwałe, tak? I przez tysiące lat wyglądają dokładnie tak samo. Ale jakby raz z rozwojem rolnictwa, no to ten krajobraz został przekształcony, tak? Mamy, to też są wszystko zdjęcia z Polesia, mamy te stawy rybne, mamy taką mozaikę pól uprawnych, śródpolnych zadrzewień. I taki krajobraz, on jakby jest od dawna już był doceniony przez przyrodników, to jest sztuczny krajobraz, tak? To jest stworzony przez człowieka i jego trwanie jest zależne od człowieka, ale on no jakby okazuje się, nie ma powrotu do tego, co było, tak? Bo my tu żyjemy, jakby ludzie żyją i kształtują ten krajobraz, tak? Jest tylko pytanie, jak go będą kształtować. No więc to, co jest tutaj na Polesiu, ten typ krajobrazu, taki tradycyjny krajobraz kulturowy, to jest prawdziwy skarb. Znaczy, no nie jest to jedyny taki obszar w Polsce, ale jeden z niewielu, który się tym charakteryzuje. Jest związany z nim wiele gatunków. Ja tutaj specjalnie nie mówię o zbyt wielu gatunkach ptaków czy zwierząt, roślin, tylko jakby takie podaję takie przykładowe, na przykład czajka, którą lokalnie jest bardzo pospolita, ale to jest w skali Polski i w skali Europy to jest gatunek zagrożony, wpisany na czerwoną listę gatunków.
Podobnie jest na przykład Konkol, który przecież był pospolitym chwastem, jest, no, obecnie jest z gatunkiem chronionym, tak? Więc jakby i też ten typ krajobrazu jest dużo bardziej odporny na skutki zmian klimatu i właśnie on jest zależny od właściwego gospodarowania, tak? Więc jakby tutaj też na to chciałem zwrócić uwagę, jakby to są te kilka takich prostych aspektów. Nawet to nie muszą być wyjątkowe warunki geologiczne, które spowodowały powstanie tych torfowisk, tylko takie proste rzeczy, małe pola, śródpolne zadrzewienia, płodozmian, wykorzystywanie nawozów pochodzenia zwierzęcego zamiast nawozów sztucznych i tak dalej, jakby to wystarczy, żeby stworzyć taką, no, przyrodniczą berłę na skalę kraju, tak? Właśnie. Teraz ten taki krótki jakby studium obszarów chronionych. Ja jakby opowiadam o tych obszarach, to już Państwo na pewno się wiele razy widzieli tą mapę. Ja tu się skupiam na tych złożach, które jakby planuję wydobywać Bogdanka, czyli złoże Ostrów i te dwa złoża Lublin. Tam, gdzie obecnie już Bogdanka ma koncesje wydobywcze. Jeszcze tutaj zaznaczyłem takie dwa fragmenty, gdzie była koncesja poszukiwawcza tutaj orzechów spółki Bogdanka i ta koncesja australijskiej spółki Balamara, o której też dużo mówił dr Kraśnicki. Jak tutaj nałożymy obszary chronione, czyli parki narodowe i rezerwaty przyrody, czyli najmocniejsze jakby formy ochrony, do tego parki krajobrazowe i międzynarodowe formy ochrony, czyli obszary Natura 2000, już tu bez rozróżniania na obszary ptasie i siedliskowe i ten międzynarodowy rezerwat biosfery UNESCO, no to widzimy jakby z czym tutaj mamy do czynienia. I no też jeśli tak spróbuję szybko omówić te obszary, jakby też biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo działań górniczych na tych obszarach. No więc jakby to złoże Sawin, to już o tym mówił dr Kraśnicki, no jakby znajduje się zaraz pod parkiem narodowym, tak? Więc jakby no z punktu widzenia przyrodniczego wydobycie jakakolwiek pracę tam to by była katastrofa. Podobnie jest z tym złożem orzechów, które z tego co wiem Bogdanka nie planuje wydobywać, no ale jakby na wszelki wypadek jakby no umieściłem to tutaj, ale też te dwa obszary Ostrów, tak? I Lublin K6, K7, one też jakby pokrywają się z obszarami chronionymi. Tutaj jest rezerwat Jezioro Brzeziczno, tutaj tam jest rezerwat Jezioro Świerszczów. To są wszystko obszary, które większość z tych obszarów chroni obszary podmokłe, które są zależne od utrzymania stosunków wodnych. No więc jakby tak. I tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Tutaj przykład tej planowanej nadal kopalni na złożu Sawin pokazuje jeszcze jeden taki aspekt, taki pośredni wpływ kopalni. Jakby wyobraźmy sobie, że tam miałaby powstać infrastruktura górnicza i no, musiałaby powstać linia kolejowa, która by poszła albo na wschód do tej takiej linii Włodawa-Chełm, albo na południe. Tam poza mapą jest taka linia kolejowa, która prowadzi do Lublina. No i tak ta linia kolejowa, po której kilka pociągów dziennie wyładowanych węglem przejeżdżało, ona przecięłaby w każdym wariancie cenne siedliska przyrodnicze, tak, będące domem wielu gatunków zwierząt, czyli jakby każdy taki wzrost antropopresji tak zwanej, no, czyli wpływu człowieka, obecności człowieka pośrednio oddziaływuje na przyrodę. No, linia kolejowa jest taką inwestycją liniową, która jakby najbardziej właśnie fragmentuje siedliska i jest to jedno z największych zagrożeń współcześnie dla zwierząt. A jakąkolwiek mapę właśnie, która pośrednio pokazuje wielkość wpływu człowieka, nałożymy. Jest dużo takich, zanieczyszczenie światłem, właśnie liczba, wielkość obszarów bez dróg, czy gęstość zaludnienia, to jakby zobaczymy, że tutaj Polesie Lubelskie charakteryzuje się jakby z punktu widzenia przyrody najlepszymi parametrami, jednymi z najlepszych w kraju. No. Więc ja jakby tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem o tym złożu Ostrów powiedzieć, takie jakby studium przypadku i zwrócić uwagę na jedną rzecz, która bardzo często pojawia się w ocenach oddziaływania na środowisko i innych jakby wypowiedziach inwestorów.
kiedy mówią o tych zbiornikach zalewiskowych, bo gdzieniegdzie powstają te zalewiska, jeśli one nie są, nie pokrywają się z jakimiś na przykład z obszarami zamieszkałymi, no to często one zostają, tak jak mamy zbiornik nad Rybie i zbiornik Szczecin wokół Bogdanki. I często jest mówione, że one właśnie przywracają naturalne stosunki wodne, tak? To jakby uczulam Państwa, że tak nie jest, że powstanie tego zbiornika, okej, no nawet we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Przyrody na jeziorze nad Rybie powstała ścieżka, tam oczywiście pojawiły się pewne gatunki ptaków, ryb, płazów, ale jakby to musi zostać powiedziane bardzo wyraźnie. Zalewisko, powstanie zalewiska nie jest korzystne z punktu widzenia ochrony przyrody, zwłaszcza jeśli powstanie na mokradle. Poza tym no, w żaden sposób nie kompensuje to w najmniejszym nawet stopniu innych szkód dla przyrody spowodowanych przez działalność górniczą. I tutaj właśnie chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że będę o tym jeszcze za chwilę mówił, ale Polesie niestety zostało silnie odwodnione w wyniku po prostu działań melioracyjnych, nie tylko ze względu na działalność kopalni. Więc tutaj ten zbiornik miałby powstać w osuszonej dolinie Tyśmienicy. To kiedyś, kilkadziesiąt lat temu była taka mała biebrza, szeroka torfowa dolina i teraz ona jest osuszona, więc gdyby ten zbiornik powstał, to ten cały ładunek biogenów, który tam jest w tym osuszonym torfie, trafiłby do wody i tam został albo spłynął rzeką, jeszcze jakby dokładając do tej eutrofizacji rzek, która już teraz się dzieje. I też jakby chciałem zwrócić uwagę w kontekście tego, co pokazywałem, tych obszarów chronionych. Nie wszystkie cenne siedliska tutaj są objęte ochroną, tak? Więc tutaj na przykład jest takie zdjęcie, które udało mi się zrobić na jeziorze Łukietek, czy też Łokietko, różnie jest nazywane. Na tym zdjęciu widać trzy gatunki roślin nowodorzewnych, trzy gatunki rosiczek polskie. Wszystkie są oczywiście ściśle chronione, a ten obszar nie jest w żaden sposób chroniony, tak? I jest w zasięgu oddziaływania no tej planowanej kopalni, znaczy no, tak. No więc tutaj jakby tak uszeregowałem trochę te obszary, no jakby tak jak mówiłem, Sawin to już zwłaszcza, tam jakakolwiek działalność musi spotkać się z natychmiastową reakcją, bo to by była katastrofa dla przyrody. Złoże orzechów podobnie, no jakby no, trudno to jest troszkę jakby tak ocenić, tak, ale jakby zarówno eksploatacja na złożu Ostrów i Lublin no, też wiązałaby się ze skutkami dla przyrody, jakby próbuje to jakoś no, tak ułożyć, chociaż tak naprawdę z punktu widzenia przyrody najlepsze by było zaniechanie rozwoju górnictwa. Tutaj jakby spójrzmy trochę na szerszy kontekst. W zeszłym tygodniu słuchali Państwo wykładu o katastrofie klimatycznej. Jakby to się dzieje, wielkie wymieranie gatunków. Jakby musimy ograniczyć to i musimy się przystosować do warunków, które powstały. I tutaj jakby jeśli zobaczymy na działania, które mają ograniczyć skutki katastrofy klimatycznej, znaczy na zahamowanie samych zmian klimatu i ograniczenie wpływu tych zmian, które już zaszły i zajdą na pewno na nasze życie, i też ochronę przyrody samą w sobie, ochronę bioróżnorodności, to są kierunki, jakby to są działania, które idą w dosyć zbieżnym kierunku. Zresztą zmiany klimatu wpływają na bioróżnorodność negatywnie. Jakby tak jak pokazywałem, te działania, które mają jakby przystosować rolnictwo do zmian klimatu, one też jakby są korzystne dla przyrody, a rozwój energetyki opartej na węglu i górnictwa węglowego idzie kompletnie w przeciwnym kierunku. I teraz tutaj nawiązując trochę do pierwszej prezentacji, do tej zasady zanieczyszczający płaci i tak dalej. Jakby muszę powiedzieć, że niestety znaczna część torfowisk tutaj została osuszona i to nie w wyniku kopalni, tylko no w wyniku po prostu melioracji. Tak? Tutaj gleby są słabe, była taka idea, że osuszone torfowiska w związku właśnie z tym dużym ładunkiem biogenów będą świetnymi pastwiskami i polami uprawnymi. No i ten obszar jest pocięty taką siecią rowów melioracyjnych. Najlepszym przykładem jest Krowie Bagno, które jest no, dwa razy większe powierzchniowo niż Bagno Bubnów, który jest takim no, jednym z najcenniejszych tutaj obszarów. Powstał kanał Wieprz-Krzna, który wpompował żyzną wodę z rzeki tutaj w te właśnie ubogie torfowiska. No, zaryzykuję stwierdzenie, że wpływ tych melioracji na przyrodę był dużo większy niż kopalni Bogdanka, tak? Więc jakby kopalnia mogłaby, tutaj przechodzę do kolejnego, jakby do moich takich powiedzmy zaleceń, tak?
Bogdanka chwali się działalnością na rzecz ochrony przyrody i rzeczywiście są takie działania, tak? Współpraca z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków właśnie w celu ochrony wodniczki, ale jakby możemy spokojnie powiedzieć, sprawdzam, to jest dochodowa spółka i jakby dużo rzeczy można tutaj zrobić i to niekoniecznie w kwestii naprawy jakby tych skutków kopalni, tak? Tylko po prostu no, renaturyzacja torfowisk jest jednym z takich priorytetów właśnie wielu takich polityk, które już się dzieją, tak? Te unijne programy, strategia od pola do stołu i strategia ochrony bioróżnorodności, one jakby zakładają no, dużo takich zmian, do których tutaj obszar Polesia jest bardzo dobrze predestynowany, tak? Czyli na przykład uprawy ekologiczne, albo no, renaturyzacja zdegradowanych siedlisk. To są działania, które wymagają też jakby dużego nakładu pracy i środków, które mogły być tutaj skierowane. I też jakby międzynarodowe konwencje, tak jak Międzynarodowa Konwencja ochronie obszarów wodnobłotnych, tak zwana konwencja ramsarska. My podpisaliśmy jako kraj tą konwencję i zobowiązaliśmy się do ochrony obszarów podmokłych. Polski Park Narodowy jest jednym z 19 obszarów w Polsce chronionym w ramach tej konwencji i żaden z tych programów nie posiada takiego tak zwanego planu racjonalnego gospodarowania, tak więc stworzenie takiego planu tutaj, poprzez stworzenie takiego planu region mógłby być jakby no takim regionem pionierskim. No więc no to te pierwsze slajdy, powiedzmy, to znaczy te punkty, to jest powtórzenie tego, co mówiłem, tak? Czyli nie tylko torfowisko, oczywiście są bardzo cenne, ale też ten krajobraz kulturowy, o którym opowiadałem. Najważniejsze w ochronie torfowisk, nie niszczyć tych, które są dobrze zachowane. No jakby takim zerowym, najlepszym, bazowym zaleceniem byłoby zaniechanie w ogóle górnictwa tutaj. No ale tak jakby realistycznie też poszeregowałem te obszary ze względu na wpływ na przyrodę i jakby tutaj chcę to bardzo podkreślić, że ochrona przyrody, zwłaszcza tutaj, zwłaszcza na takim krajobrazie kulturowym, który jest tworzony przez człowieka i jest zależny od działalności człowieka, nie musi jakby oznaczać po prostu zostawienie tej przyrody w spokoju, bo to nie zawsze się sprawdza, jakby też nasz wpływ niestety na torfowiska już jest tak duży, że często zachowanie ich tutaj, te torfowiska są koszone właśnie ze względu na ten zwiększony dopływ biogenów, one zarastają trzciną i krzewami. Jakby to nie jest tak, że oznaczałoby to kompletne wycofanie się z tych obszarów. No więc tak jak mówiłem, w takim idealnym moim scenariuszu tutaj Polesie mogłoby się stać takim pionierskim obszarem pod względem właśnie zrównoważonego rolnictwa, czy też renaturyzacji siedlisk. No i jakby też uważam, że każdy rozwój działań powinien mieć ze sobą prawdziwe takie z prawdziwego zdarzenia działania kompensacyjne, które na przykład polegałyby na wykupywaniu cennych torfowisk, które, czy siedlisk dobrze zachowanych i obejmowaniu ich ochroną, albo wprowadzanie no, wykupywanie obszarów osuszonych, zdegradowanych i prowadzenie tam renaturyzacji. No więc tak, bardzo chętnie jakby będę przez cały dzień i bardzo chętnie jakby porozmawiał o tym. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy.